Cześć, nazywam się Janek, a to jest moja historia. W seminarium byłem niesamowitym aktywistą. Byłem po prostu wszędzie. Angażowałem się we wszystko. Robiłem wiele również swoich inicjatyw, jakiś krąg klerycki. Przeniosłem prawie całe harcerstwo do tego seminarium, żeby jakoś tam z tymi chłopakami coś robić. Cały czas po prostu to była cielesna walka wewnątrz mnie, bo tu były szczytne idee. Ja tutaj robię harcerstwo, Bóg mi to każe. Chcę jakoś podnieść poziom tego całego kleru, tego kościelnego społeczeństwa, bo przecież mnie Bóg namaścił, mnie Bóg tam posłał i cały czas próbowałem uświęcać siebie przez robienie różnych rzeczy i uświęcać wszystkich naokoło przez kazanie im robić tych samych rzeczy, co ja. No bo słyszałem, że w tym seminarium to jest tak strasznie, więc musimy je zmienić i tutaj pracujemy nad sobą, tutaj to, tutaj tamto i tak dalej. Tutaj jeszcze góry weszły, próbowałem zrobić z siebie bohatera w tych górach pod pretekstem tego, że będę głosił Chrystusa, a tak naprawdę we wszystkim głosiłem tylko siebie, bo było to całkowicie egoistyczne. I będąc takim katolickim faszystą, po prostu leciałem i krzywdziłem wszystkich naokoło. W domu, moich przyjaciół. No nie dało się ze mną gadać. Mieliśmy w seminarium również dobrego rektora. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Ponieważ on mnie nie skreślił, tylko patrząc na to wszystko, rozmawiał ze mną na wiele tematów. I widział, że ja to robię ze szczerego serca. A kiedy moi koledzy widzieli, jak ja jestem aktywny, no to antagonizm się podnosił, pojawiała się zazdrość, wiele innych rzeczy, które niszczyły relacje, a że wszyscy byliśmy w takiej zamkniętej puszce, to po prostu no, była tam kipiel i zamiast dorosłe chłopy pogadać, to często zachowywaliśmy się jak przedszkolaki, to mało powiedziane, po prostu to było całkowicie śmieszne i pozbawione jakiegokolwiek człowieczeństwa. W seminarium wytwarzały się takie systemy zachowań, których nie widziałem nigdzie indziej. To było po prostu złe. I cieszę się, że mogłem też z rektorem wtedy dużo pogadać, bo rozmawialiśmy o takich dobrych rzeczach. Widziałem też bardzo mocno to, jak ten system tłamsi człowieka, bo z nas chciało wypływać dobro. A ten system tak po prostu wykrzywiał to wszystko, że tego dobra nie dało się robić, bo wychodziło z niego zło. I to była masakra. Ja z tego miejsca chciałbym przeprosić wszystkich ludzi, których skrzywdziłem tym moim faszyzmem, bo to była religia, to było martwe i to było bardzo głupie. I kiedy ja tak cały czas cisnąłem, po prostu miałem listy postanowień, tu biegam, tu trenuję, tu poszczę, tu to, walczę dla Chrystusa, cały czas pretekst był jeden, dla Chrystusa, to w pewnym momencie byłem taki zmęczony, że nie wiedziałem, co się dzieje. I miałem rozmowy z księdzem psychologiem. To były takie super rozmowy, ale ja je również traktowałem jako coś, co może mnie wymaksować, jeszcze podkręcić. Praca nad sobą. No i ja zacząłem się tam w pewnym momencie dzielić na tych rozmowach tymi różnymi rzeczami i zacząłem analizować wiele z tych sytuacji. Zacząłem po prostu rozmawiać również o nich z Bogiem, tak normalnie, a nie tak szablonowo, jak to się miało przez cały czas, tylko widząc czubek własnego nosa. Zacząłem pytać Pana Boga, o co chodzi, skąd są te zachowania, dlaczego ja już jestem taki zmęczony i co się dzieje. I 25 marca tamtego roku, podczas rozmowy z moim przyjacielem, przyszedł do mnie Jezus. Po prostu przyszedł do mnie Jezus od wewnątrz i rozwalił w powietrze cały mój świat. Rozwalił cały mój umysł, wszystkie sposoby myślenia, które ja tu miałem, cały ten faszyzm i rozwalił mi całe serce. Wybuchłem po prostu, tak totalnie. I po tej rozmowie nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Byłem pusty, totalnie pusty. Ja pamiętam, to było 25 marca, my szliśmy wtedy do katedry na mszę. Ja siedziałem na tej mszy z takimi oczami i nie wiedziałem, jak się nazywam. Nie wiedziałem, co się dzieje. I wtedy Jezus powiedział do mnie: Janek,
Możesz całe swoje życie kąpać się w tej kałuży, w której się kąpiesz, a możesz podać mi rękę, a ja cię zabiorę na głębie. Chcesz? A ja powiedziałem: Boże, chcę. I zacząłem czytać Biblię. Po prostu zacząłem wstawać jeszcze wcześniej niż wszyscy i przychodziłem do kaplicy czytać Słowo Boże. I Bóg mi pokazał wtedy, że to wszystko, co ja sobie o Nim myślałem, to był egoizm. Pokazał mi to, że ja traktowałem Boga jako środek do tego, żeby On mnie uczynił świętym, co było całkowicie egoistyczne. Ja jak to zobaczyłem, to mi się normalnie płakać chciało, bo to był dramat. Ja w swoim tym rygoryzmie byłem tak niesamowicie zaciekły i tak niesamowicie przekonany o tym, że ja mam słuszność, jak święty Paweł, który mordował chrześcijan. Też wiedział, że robi dobrze, też tak myślał. I spotkanie z Chrystusem zmieniło całkowicie jego życie w mgnieniu oka. Ja tego samego doświadczyłem. Zacząłem przychodzić do Jezusa, do Jego słowa i czytać je tak, jak jest napisane. Po prostu. Krok za krokiem zacząłem czytać listy świętego Pawła. Zacząłem czytać Ewangelię. Nie przez okulary doktryny. Jezus już mi je zdjął z oczu i powiedział: Janek, teraz czytaj tak, jak ja to napisałem. I zacząłem to czytać i zacząłem chłonąć. I widziałem takie zmiany, które następowały. Na początku przychodziłem i siadałem i czytałem. Potem widziałem, że mam ogromne pragnienie, by przychodzić jeszcze częściej. Widziałem, że już nie mogę żyć bez karmienia się słowem. A Jezus w tym czasie wywalał ze mnie wszystko to, co było beznadziejne, co było egoistyczne, co było durne. I uczył mnie sam modlić się, medytować słowo, rozmawiać z samym sobą, rozmawiać w sensie z Bogiem, rozmawiać z Jezusem. Uczył mnie tego wszystkiego, co jest napisane w słowie. I był tu marzec, potem były wakacje i ja na wakacje pojechałem na taki obóz harcerski. Miałem być tam wychowawcą na 2 dni, żeby kogoś zastąpić. No i uchachany pojechałem, super sprawa, będzie ten. I okazało się, kiedy już tam byłem, że jestem tam kompletnie niepotrzebny, bo już wychowawca wrócił i w ogóle całą Polskę sobie przejechałem tak o. No ale mówię, no dobra, to jak już tu jestem, to sobie pobędę trochę, pobawię się z dzieciakami, popływam łódką. No i wychodziłem sobie na taką ścieżkę, modlić się właśnie Słowem Bożym, medytowałem słowo, a tam Jezus konkretnie: kładźcie ręce na chorych, oni będą uzdrawiani. Posyłam was. Wtedy był ten rozdział, gdzie Jezus posyła 70 swoich uczniów. I mnie to tak niesamowicie mocno dotykało, że ja mówię: Panie, ja tak chcę żyć, ja chcę iść za Tobą, ja chcę, aby to Słowo było rzeczywistością mojego życia. No i się zaczęło dziać, bo będąc na tym obozie pewnego dnia, po prostu rzeczy działy się same. Siedziałem sobie przy ognisku i przyszły do mnie 3 takie dziewczynki. I zaczęły mi zadawać pytania o Pana Boga. A jaki jest Bóg, a jakie to, co i jak. A ja tym dzieciom zacząłem głosić Chrystusa ze Słowa Bożego. A one wszystkie tak otwierały oczy i mówiły: Janek, nam nigdy nikt tak o Bogu nie opowiadał. No, a ja posiedziałem z nimi 15, nie, z pół godziny pogadaliśmy. No i potem, następnego dnia, przychodziły do mnie inne dziewczyny i mówiły: Janek, co ty zrobiłeś tym dziewczynom? One zupełnie jakieś inne wróciły do tego namiotu. I zaczęły do mnie same przychodzić dzieciaki. Od takich małych, gdzie modliliśmy się, bo płakali za mamą, do coraz starszych. Przychodzili z problemami, z trudnymi rzeczami. Ja się modliłem i pomagałem im to rozwiązać. Doszło do takiego stopnia, że przyszły do mnie, przyszedł też taki chłopak, któremu umarł ojciec i on przeżywał straszną traumę z tym tematem. No i ja przyszedłem, podzieliłem się z nim pewną historią z życia, pomodliłem się za niego. On mi powiedział wtedy, że od czasu śmierci tego ojca on taką traumę przeżywa w sobie, że on nie może normalnie spać. Cały czas ma koszmary, cały czas jest masakra. No to ja położyłem na niego ręce, pomodliłem się za niego i poszedł spać. Następnego dnia rano przybiega do mnie i mówi: Druhu, druhu, to była pierwsza noc od śmierci mojego taty, jak ja spałem normalnie. I potem sytuacje były takie, przychodziły dzieciaki, ja się z nimi modliłem, przychodził Jezus, zamiatał ich, one zaczynały płakać, doświadczały spotkania z żywym Bogiem i wszystko to, co czytałem w Biblii, po prostu działo się przez moje ręce i przez moje usta.
I potem zaczęły przychodzić do mnie przyboczne, drużynowe i było na przykład Janek, bo wszyscy mówią, że te rozmowy z tobą są takie niesamowite. Ja też bym chciała z tobą pogadać. Czy chciał? I będąc, miałem być tam 2 dni, a byłem tam tydzień. I tak doświadczyłem po prostu tej ponadnaturalności słowa, tego, że my mamy pełnię Chrystusa w nas, że On chce przez nas kochać, działać, uzdrawiać, dotykać. I potem jak wróciłem, to powiedziałem to wszystko w domu. Byłem wtedy na wakacjach, byłem klerykiem i tak dalej. To mama się od razu rozpłakała i to było bardzo fajne. I potem pojechałem do mojej cioci Bogusi, która jest zakonnicą, którą serdecznie pozdrawiam, do Gdańska. I pojechaliśmy do takiego miejsca, które się nazywa Giedrzwałd. I normalnie, co ja tam przeżyłem, to myślałem, że się zwymiotuję. Po tym wszystkim, gdzie ja się nakarmiłem tak Bogiem i to było takie niesamowite, żywe i prawdziwe, ja zobaczyłem jakąś tanią, religijną pipidówę, gdzie po prostu jest kościół wypasiony złotem, gdzie są postawione te wszystkie jakieś rzeczy, obrazy i tak dalej, a ludzie przychodzą do jakichś źródełek czerpać z nich wodę, żeby zostali uzdrowieni, co jest całkowitym pogaństwem i całkowitą sprzecznością z tym, co przecież Jezus nam w Słowie Bożym zostawił. I ja jak to widziałem, to ja miałem rozdwojenie jaźni. Ja mówię, no ej, jak ja mam reprezentować potem dalej to, to przecież to jest całkowicie niezgodne z tym, co mówi Jezus. I ja się tam tak strasznie źle czułem. Potem jeszcze jeździliśmy po jakichś sanktuariach, a to w ogóle... Ja czułem do tego takie straszne obrzydzenie tego, że to jest w ogóle niepotrzebne, że to w ogóle nie o to chodzi. I potem jak wróciłem na chatę, to opowiadam wam teraz o wakacjach, bo tutaj jest kluczowy moment, tu się bardzo dużo działo w tym czasie. Moja mama napisała projekt obywatelski i było takie wybudowanie wielkiej lilijki w Strzegomiu. Taki pomnik był wypasiony, harcerski i to miało być wielkie święto. Ja to połączyłem z jakimiś wydarzeniami. Przyjeżdżało wielu harcerzy i tak dalej. I w ogóle jeszcze z miasta dostałem takie coś. To jest młody, aktywny strzegomianin. To w ogóle jest jakiś tytuł i takie coś, wiecie, prestiż światowy, można powiedzieć. I podczas tych wszystkich wydarzeń było dużo harcerzy, ja dostałem jakieś nagrody, strzeliłem mowę i w ogóle, wiecie, wszyscy się cieszyli. Tu Janek, normalnie to wołali za mną Santo Subito z tyłu i to było taki po prostu cielesny... Światowy rozgłos, to było całkiem niepotrzebne w ogóle i to był po prostu świat. No ja tutaj byłem ten i tak już mi się wydawało, że jestem wolny od tego i fajnie to przeżyłem, ale to wszystko było ciało. To wszystko była cielesność i marna próżność. I potem skończyły się wakacje i ja wróciłem do seminarium. A że na wakacjach klerycy w seminarium mają dużo czasu, to czytałem Biblię. Przychodziłem i każdą wolną chwilę czytałem Biblię. Po prostu. W tym czasie jeszcze Jezus doprowadził mnie głębiej. Zacząłem to słowo rozumieć. Ono zaczęło wylewać się. Ja mogłem medytować jeden fragment przez godzinę. Zacząłem rozumieć to, co czytam. On dał mi objawienie tych fragmentów. Ja siedziałem z Biblią normalnie każdą wolną chwilę. I w pewnym momencie, kiedy miałem taki czas, że byłem w pokoju, zacząłem przeglądać sobie YouTube. I natrafiłem na taki filmik Todda Wajda, też go polecam posłuchać, jak on wchodzi do restauracji, uzdrawia tam wszystkich chorych, ma słowa wiedzy, które otrzymuje od Boga i usługuje ludziom w pełnej miłości. I widziałem, jak podczas jednego obiadu w restauracji on po prostu ogłosił Ewangelię całej tej restauracji, przy tym płakał i ja normalnie widząc tego gościa zobaczyłem w nim Jezusa Chrystusa. I mówię, nie, ja też chcę tak żyć. Dlaczego my tak nie żyjemy? Dlaczego to wszystko jest takie rozbudowane? My mamy tych kościołów full nawalone, mamy tych sutan i tych wszystkich rzeczy, a nie ma w tym żadnego życia. Ja zacząłem patrzeć dalej na tego gościa, Todd White. Potem doprowadził mnie ten Todd White do Dana Mollera. To jest też taki super gość. Polecam posłuchać, Dan Moller się nazywa. I widzę gościa, który płonie dla Boga i w którym jest Chrystus Jezus. I on zaczął głosić Ewangelię.
zaczął głosić prawdziwą, niczym nieskrępowaną, żywą Ewangelię. A ja zacząłem słuchać tak. Wie Boże, mi nikt nigdy tego nie powiedział. I wszystko to, co czytałem tu, po prostu ożywiało się we mnie jeszcze mocniej. Ja chodziłem tylko do kaplicy czytać słowo i słuchać tego nagrań Ewangelii. Cały czas, jak ta Ewangelia zmienia życie, kim my jesteśmy w Chrystusie, co my mamy w duchu i w prawdzie, co Jezus tak naprawdę zrobił. No, całkowicie to zaczęło wypływać ze mnie. I w pewnej chwili ja siedziałem w kaplicy i trafiłem, znowu przeczytałem, to był 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Tam Jezus też posyła uczniów, w ogóle całe moje życie się streszcza w tym rozdziale. Ja to przeczytałem i mnie to tak dotknęło, że Jezus wyprowadził mnie na dwór uzdrawiać ludzi. Ja wyszedłem z seminarium wtedy na rekreacji. Każdą wolną chwilę, jaką ja miałem, to wychodziłem uzdrawiać chorych. Podchodziłem do ludzi, kładłem na nich ręce, modliłem się za nich, głosiłem im Ewangelię, podbijałem do wielkich grup młodzieży, mówiłem: siema, słyszeliście o Jezusie Chrystusie? I młodzież była otwarta! Nie było, wariat przyszedł, tylko ja zacząłem zadawać im pytania, oni zaczynali odpowiadać. Rozmawialiśmy o bardzo wielu tematach, wielu kwestiach, wielu rzeczach związanych z Jezusem. Oni zadawali te pytania i my tak mogliśmy siedzieć i gadać. I oni widzieli, ktoś do nich wyszedł, ktoś podszedł do nich bezinteresownie, opowiedział nam o Jezusie, zaczęliśmy się razem modlić. Działy się po prostu cuda. Każdą wolną chwilę ja podchodziłem, hot dogi jadłem z bezdomnymi na ulicy. Kupowałem różne rzeczy bezdomnym. Cały czas głosiłem Pana gdziekolwiek tylko mogłem. W sklepie, na ulicy. Z młodzieżą rozmawiałem. Biblię ludziom polecałem. Wgrywałem im Biblię na telefony. I potem wracałem do seminarium i siadałem ze Słowem Bożym i normalnie rozumiałem, co czytam. Mogłem fragment przez godzinę medytować. To wszystko było ponadnaturalne. Jezus wywalił ze mnie wszystko. Ja przestałem grzeszyć. Przestałem mieć jakikolwiek problem. Przestałem jakkolwiek patrzeć na innych w sposób taki zły, antagonistyczny. On we mnie zasiał totalną miłość. I ja chodziłem w tej miłości. Widziałem, że wszystko, co czytam, staje się rzeczywistością mojego życia, bo ja w to uwierzyłem. Chodziłem, chodzę dalej cały czas w tej radości Chrystusa, w miłości Chrystusa, w pełni Chrystusa. I normalnie jest totalna petarda. I to wszystko miałem też w seminarium i zacząłem chodzić. I zaczął się rok szkolny. I co było dalej, opowiem wam w następnym filmie. Yo!